Dzień dobry, nazywam się Stanisław Kobyliński, reprezentuję firmę Cepelin. Jesteśmy na pokazach e-robocze. Chciałbym Państwu zaprezentować maszynę model MRT2260. Teraz zademonstruję pracę operatora z kosza, sterowanie radiowe pracy w koszu. Jest to całkowicie od podstaw nowa zbudowana maszyna. Jest poprawiona wydajność hydrauliki. Uzyskaliśmy to za pomocą zmiany pomp z zębatej na tłoczkową. Także tutaj, jak Państwu pokażę, będziemy mogli połączyć kilka ruchów naraz, podnosząc się, obracając. Jest to bardzo dużym udogodnieniem dla operatorów. Przyspiesza to cykle pracy. Pilot oprócz tego jest już w tej chwili wyposażony w trzecią manetkę joysticka, który nam pozwala jeździć tą maszyną, nie wysiadając z kosza. Tak jak w starych modelach, no, operator musiał wyjść, pójść, poskładać maszynę i przestawić ją o kilka metrów. Tutaj w tej chwili już operator nie musi tego robić. Ma możliwość jazdy maszyną zdalnie, będąc w koszu. Można bez przerywania, bez wysiadania z kosza cały czas pracować. Odnośnie sterowania w kabinie tej maszyny, mamy wyświetlacz dotykowy, który nam pokazuje wszystkie parametry pracy silnika, pracy hydrauliki, temperatura i tak dalej. Wszystko jest usytuowane w czytelnym, dużym ekranie, w którym mamy wiele możliwości zmiany parametrów maszyny, począwszy od ustawiania sobie pola pracy, przepływów hydrauliki, o ograniczenie prędkości, niezależnie od obrotu silnika. Mamy maszynę wyposażoną w standardzie w klimatyzację, jak Państwo wcześniej widzieli, możliwość jazdy będąc poza zewnątrz kabiny. Maszyna w tej chwili już jest wyposażona w automatyczne rozkładanie i poziomowanie podpór. Oprócz tego można rozkładać też i tutaj ręcznie za pomocą joysticka. I co ciekawe, w tej maszynie jest system jazdy automatyczny, czyli maszynę można w automacie ustawić, a ona sobie sama dobiera moc jazdy, czyli albo tak zwanego żółwia, albo zająca. Jest to bardzo dobre udogodnienie dla operatorów. Widoczność jest bardzo dobra, chwalona przez operatorów. Praktycznie każdy, kto dostał tą już maszynę do pracy, chwali sobie właśnie tą szybę. Nie ma żadnych poprzeczek, żadnych takich tutaj, które by ograniczały widoczność. Manitou wprowadziło w tej chwili sterowanie rusztelek elektrycznych za pomocą tego pokrętła. Są lusterka podgrzewane, szyby podgrzewane i co najważniejsze, jest to w standardzie. Nie jest to jako opcja, tylko to jest standard. Fotel wygodny, fotel pneumatyczny. Jak Państwo zauważyliście, jestem skręcony teraz na bok, mam tutaj schodki obok, po których bez problemu schodzę. Schodki są z każdej strony. Z każdej strony maszyny, czyli z czterech stron, jakbyśmy się nie ustawili, tam mamy możliwość bez zeskakiwania, schodzenia sobie po schodkach. Polecam bardzo, maszyny są mało awaryjne, przyjazne operatorom, no i operator, posiadając taką maszynę, pracując w takiej maszyny, daje z siebie tak jakby wszystko, tak, bo chce mu się pracować.